tam, w końcu nad wodą. Dzisiaj to się dosyć nietypowo, bo dogrywam głos w domu. A to dlatego, że no, pogoda była strasznie... Wiatr był straszny, tak? Pogoda była w miarę, bo w sumie słońce świeciło, ale wiatr wiał niemiłosiernie i wszystko, co mówiłem, to po prostu wiatr zakłócał. Więc taki nietypowy przypadek, ale musiał być ten pierwszy raz też kiedyś. Jestem na łowisku stawy, to jest zbiorniczek komercyjny. Rybki, jakie tutaj są, to przeważa karpik, jest jesiod bardzo fajny. No i moim głównym celem dzisiaj jest porobienie ujęć kamerą w wodzie, tak jak podczas ostatniego momentu holu, żeby zobaczyć, jak tu rybka sobie w wodzie chodzi. No i złowienie jesiotra. To są dwa moje takie główne cele na ten dzień. No wiadomo, że chciałbym sobie połowić, żeby ta rybka brała i żeby sobie połowić. Także to są takie główne moje cele. A czy mi się uda, to będzie dalej w filmiku pokazane. Pierwsza złowiona, pierwsze branie to był jesiotr, także mój cel został zrealizowany. Jesiotra mam, fajną, widowiskową, taką fotogeniczną rybkę, 7-kilową, także ponad metr 20 praktycznie miał ten jesiotr. A teraz mam branie, no najprawdopodobniej jest to karpik, bo to już takie całkiem inaczej rybka chodzi. Także no coś się dzieje. 40 minut, druga rybka, jedną spiałem przy okazji, także w sumie trzecie branie.
Teraz tak szybciutko jeszcze zestawię, na który lubię. Wędka Paddle Chucker 11FT koło Rotex Pro. To taki mój ulubiony zestaw. Od zeszłego roku łowię na tą wędkę. Bardzo fajna paraboliczna akcja. Tak jak widać na ujęciach, bardzo ładnie pracuje cała wędka przez rybę. Super. Co do zanęty. To jest zanęta Bajtecha o takim zapachu orzechowym. Takie grubsze frakcje ma ta zanęta. Do tego dosypałem troszkę pikantnej kiełbasy i takiego miksa przygotowałem na dzisiejszą zasiadkę. No i widać, że pasuje to rybką. Co na haczyku? Na włosie pelet, mój ulubiony, bloodworm, 8 mm. Do tego jako bałwanka takie uzupełnienie Dynamita Bajca, pelecik taki pływający o smaku czosnku i ikry. Także to sprawdza mi się, w zeszłym roku się sprawdzało, no i na to tutaj tak samo w tym momencie łowię. Zestaw do wody. Praktycznie zaraz po zarzuceniu parę sekund i na nie było. Także tutaj za sekundkę wezmę kamerkę i spróbuję ją ulokować w wodzie, żeby pokazać też to ujęcie wodne. Jak widać, ta przejrzystość wody jest bardzo kiepska. Woda mętna. Sporo ryby tutaj jest i też to może być powodem tego, że ta ryba jednak tam gdzieś trochę to dno wzruszy. Wiatr swoje też zrobi, także... No ale coś widać. Widać karpika tutaj, który chodzi. Także połowicznie mi się udało zrobić te zdjęcia. Bardzo silna rybka. Zanim go tu podprowadziłem, no to chwilka minęła. Miał fajne odjazdy. Tutaj można zobaczyć, jak ten wiatr bardzo mocno wiał. Drzewa za mną, co są, to tak się wieły dosłownie, naprawdę. No. Słychać efekty, jestem zakatarzony, także tam strasznie mnie przewiało, ale ryba brała. Na łowisku przy okazji powiem, że byłem sam. Nikt się chyba nie odważył tego dnia łowić ryb. A można też zobaczyć na pracę wędki. Bardzo fajnie pracuje, naprawdę całą wędką pracuje to wędzisko drewniane. Super. We'll be right back.
Mam kolejne branie i ostatnie już tego dnia. Ze względów czasowych 3 godzinki bardzo szybko minęły, więcej czasu nie mam. No i odjazd z Kołobrodka schodzi, to jest kolejny jesiot. Tu jest właśnie tak, że te jesioty tak fajnie biorą, że on w pierwszej fazie od razu robi odjazd, a później taras, jak widać, on idzie w stronę brzegu. I dochodzi do brzegu i znowu odjeżdża. I tak, no i taka zabawa. No. A przy okazji, podsumowując ten dzisiejszy połów i tą dzisiejszą zasiadkę, za 3 godziny można powiedzieć, że już wyciągnąłem trzeciego jesiotra, którego teraz właśnie holuję. 6 karpi, 1 karasek i jedno branie, które tam też karpi mi się spiął. Także jak na 3 godziny, to myślę, że całkiem udany dzień. Jeszcze raz przypomnę, tutaj głos muszę dograć, bo wiatr strasznie dokuczał nikogo na łowisku oprócz mnie, ale jak już byłem, no to połowiłem, no dzięki temu może i rybka brała, jak to mówią na fali, ryba wali, więc spełniło się tutaj to co częściowo to co zaplanowałem. Te ujęcia kamerką pod wodą, no ze względu na stan, niski stan przejrzystości wody, to nie wyszły mi jakoś rewelacyjnie, aczkolwiek te jesioty były złowione. A jeszcze jedno, no taki miałem plan też, żeby połowić tutaj odległościówką i no nie mogłem też tego wykonać ze względów tych wietrznych takich, to nawet bym zestawu nie zarzucił, podejrzewam. Więc następnym razem, jak tutaj się udam, będę miał odległościówkę, jeżeli tylko będą warunki na to pozwalały, więc pobawię się też odległościówką i zobaczę, jak te karpie odległościówką będą brały. Myślę, że będzie zabawa na pewno przed. Także dzięki. Za chwilę pokażę parę zdjęć jeszcze tych rybek, jakie dzisiaj złowiłem. A jeszcze te jesiotry, dwa rodzaje tych jesiotrów. Jeden jest taki złoty, drugi taki grafitowy, także dwa rodzaje tych jesiotrów tutaj są. No i to tyle w sumie na dzisiejszą zasiadkę. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.